Organizacja, z którą dzisiaj się spotkamy, zajmuje się chronieniem naszego prawa do informacji publicznej. W oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej mamy wszyscy prawo do tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób wydawane są pieniądze z naszych podatków, jak pracują władze, co robią decydenci. I właśnie tym zajmuje się sieć obywatelska Watchdog Polska. Z siecią obywatelską łączy się taka anegdota. Pamiętam, jak kilka lat temu w związku z ich działalnością bardzo zdenerwowali posłankę Krystynę Pawłowicz, która w mediach społecznościowych napisała posta obraźliwego, myśląc, że sprawi im ten kłopot. Ostatecznie okazało się, że w ciągu 24 godzin liczba osób, które zadeklarowały wsparcie 1% albo darowiznami indywidualnymi, wzrosła o kilkadziesiąt procent. I bardzo dobrze, ponieważ do dziś ta organizacja, jako jedna z najbardziej skutecznych organizacji watchdogowych w Polsce, ma się świetnie i działa nadal efektywnie i skutecznie, broniąc naszego prawa do informacji publicznej. W drugim członie nazwy stowarzyszenia pojawia się słowo watchdog. Watchdog, inaczej pies stróżujący, jest to nazwa organizacji tzw. strażniczych, czyli takich, które patrzą władzy na ręce. Prowadzą badania, monitoringi, sprawdzają, jak prawo działa w praktyce, co można zrobić, żeby działało lepiej albo żeby prawo było lepsze. Formułują rekomendacje na podstawie swoich badań i lobbują na rzecz tego, żeby nasze państwo było lepiej rządzone i lepiej działało. Sieć obywatelska Watchdog Polska jest jedną z takich organizacji. Tak jak powiedziałam, działa na rzecz dostępu do informacji publicznej, ale watchdogiem jest również na przykład Fundacja Rodzić po Ludzku, która działa na rzecz godnego porodu w polskich szpitalach, albo Helsińska Fundacja Praw Człowieka, którą odwiedziliśmy ostatnio, która działa na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce, albo na przykład Fundacja Courtwatch Polska, czyli my, która działa na rzecz lepszych sądów. Jesteśmy już na miejscu przed siedzibą Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przy ulicy Ursynowskiej. Wchodzimy już do środka, do biura Sieci Obywatelskiej, gdzie umówiliśmy się z Katarzyną Batko-Tołódź, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób Sieć Obywatelska uczestniczy w postępowaniach sądowych. Cześć Dario, cześć Bartku. Słuchajcie, trochę ciemno, nie? Bo my mamy takie, zobaczcie, jakie mamy piękne drzewa za oknami. Tylko że niestety właśnie one zapewniają nam tutaj trochę cienia za to dużo. Może po prostu wyjdziemy sobie, przespacerujemy się na zewnątrz, jest piękna pogoda na Mokotowie. Super, mamy piękny park. No to chodźmy. Strażnie na bramku. No dobra. Na początek chciałabym przypomnieć, chociaż już zrobiłam krótki wstęp, na czym polega prawo do informacji publicznej? No, to jest prawo, właściwie prawo do informacji nawet wolimy mówić, ale w Konstytucji jest zapisane jako do informacji publicznej i to jest prawo każdego z nas do tego, żeby wiedzieć, jak działają różne instytucje państwowe i osoby publiczne. No, co ma ogromne znaczenie często dla sfery publicznej, czyli dla tego, jak są wydawane pieniądze, podejmowane decyzje, ale czasami nawet dla nas jako ludzi, bo my potrzebujemy, żeby podejmować decyzje życiowe, potrzebujemy coś wiedzieć i potrzebujemy to wiedzieć od władz. Na przykład od władz samorządowych, jakie mają plany dotyczące zagospodarowania przestrzennego, bo to bezpośrednio wpływa na decyzję dotyczącą na przykład tego, jak będziemy inwestować nasze pieniądze, jaką nieruchomość kupimy, gdzie ona będzie, ile ona będzie w przyszłości warta, czy warto, czy nie warto. Więc prawo do informacji to jest po prostu takie nasza polisa bezpieczeństwa w państwie i nam na tym bardzo zależy, żeby ludzie wiedzieli, że takie prawo istnieje, żeby z niego korzystali, żeby nie czuli się, że ktoś im robi jakąś łaskę, że im taką informację daje, tylko że to jest po prostu informacja, która im się należy. Jasne. A to prawo jest zawarte w artykule 61 Konstytucji. A powiedz mi, bo wy składacie mnóstwo wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Powiedz krótko w dwóch zdaniach, jak taki wniosek należy złożyć, bo pewnie część z naszych obserwatorów nie wie po prostu, jak powinno to wyglądać. Bo właśnie to jest tak, że to wcale nie należy w jakiś konkretny sposób. Po prostu piszemy do tego podmiotu, który wydaje nam się, że taką informację posiada, jaka informacja jest nam potrzebna. Oczywiście, że precyzyjność wniosku i to, czy my rzeczywiście wiemy, czy tam ta informacja jest, wszystko przyspieszy, ale w zasadzie główne elementy takie wymagane we wniosku, no to to, czego chcemy,
i jak nam to dostarczyć. Jasne. I w jakiej formie. Tak, a powiedz, czy to może być jakieś pismo na papierze, czy to może być po prostu drogą mailową wysłane? Może być wysłane drogą mailową. Nie musimy się nawet pod tym podpisywać, ponieważ przepisy, które dotyczą tego, jak wdrażać, korzystać z tego prawa, czyli przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, mówią o tym, że od wnioskodawcy nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, czyli generalnie, że ani nie musimy się tłumaczyć, że to składamy i dlaczego składamy, ani nie musimy się podpisywać. I muszę powiedzieć, że to w wielu wypadkach świetnie działa. Oczywiście, gdybyśmy chcieli później pójść do sądu, no to ta sytuacja się troszeczkę zmienia, ale jakby na poziomie tego, że my pytamy, ktoś nam odpowiada, to jest jak normalna rozmowa i w jakim sensie ona może być też anonimowa, bo przez e-mail, no to też łatwo ją zanonimizować. Oczywiście. Katarzyna wspomniała o sądach. Za chwilę przejdziemy do tego, w jaki sposób dostęp do informacji publicznej wiąże się z sądami. A powiedz, jeżeli jakaś instytucja nie udostępnia Wam informacji, to co się wydarza? No to idziemy do sądu, zazwyczaj, bo to trochę jest, może jeszcze się zdarzyć, że będziemy skarżyć do organu wyższego, jeżeli wydaje decyzję. Ale co do zasady, zazwyczaj lądujemy w sądzie i dla dostępu do informacji są to sądy administracyjne. W tej chwili bez wyjątku, kiedyś było trochę inaczej. Mhm. Czyli występujecie w sądzie w roli strony, natomiast wiem też, że czasami uczestniczycie w postępowaniach jako obserwatorzy rozpraw. Albo się przyłączamy do rozpraw, no czasami rzeczywiście mamy takie solidarnościowe jakieś, albo jest jakaś ważna sprawa, no to po prostu idziemy taką grupą naszą. Jako publiczność. Jako publiczność, no albo idziemy, bo dla kogoś to jest ważne. Chociaż akurat w sądach administracyjnych można w ogóle nie chodzić. Znaczy na wiele, można nawet będąc stroną się nie pojawić. Te procedury są dosyć proste. A teraz jeszcze jest tak, że jakby bardzo wiele spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej jest kierowanych na posiedzenia niejawne. Mhm. I trzeba zawnioskować o to, żeby było jawne. I to jeszcze obie strony muszą tego chcieć. Jasne. I to jest rzeczywiście dla nas pewien problem taki, no z punktu widzenia jawności rozpraw wydaje nam się to dosyć niesprawiedliwe, że jeżeli my chcemy, żeby rozprawa była jawna, a ktoś nie chce, to ona może nie być jawna, tak. Może by było bardziej naturalnie, jak dwie osoby, które kontemplują przyrodę, piękną zresztą dzisiaj w parku, usiadłyśmy i kontynuujemy rozmowę na temat jawności, która przed chwilą się pojawiła, zresztą w kontekście sprawiedliwości, bądź też niesprawiedliwości. Powiedz, jak to było przed pandemią i podczas pandemii, czy było Wam trudniej wchodzić, czy jakby dostawaliście się na rozprawy, na które chcieliście wejść, jak to z Waszego doświadczenia wygląda? Znaczy, z mojego doświadczenia nigdy z tym nie było przed pandemią problemu. Znaczy, jakby ta kwestia niejawnych rozpraw to jest trochę inna kwestia. Natomiast nawet w jakimś sensie w niektórych sprawach w tej chwili administracyjnych, jak już one są na jawnym posiedzeniu rozpatrywane, to ja mam jak najlepsze doświadczenia, to znaczy zgłaszam się po tych terminach, w których trzeba się zgłaszać i dostaję możliwość uczestniczenia. Nawet sąd się jakoś tak bardziej troszczy o publiczność. Mhm. Ale przyznam, że miałam tych doświadczeń tylko kilka. Pytałam różne osoby u nas w biurze, jakie one mają doświadczenia. One mówiły, że czasami miały problemy techniczne. Natomiast wyjątkowo dużo w czasie pandemii miałam doświadczeń związanych z rozprawami w sądach powszechnych. Tak się jakoś złożyło, że byłam najpierw jako obserwatorka na rozprawie dotyczącej tęczowej Maryjki, czyli rozprawie w Sądzie Rejonowym w Płocku, która budziła bardzo duże zainteresowanie i mediów, i publiczności. No, wynika to z kwestii organizacyjnych i tego, żebyście Państwo też możliwie pełnie mogli uczestniczyć jako publiczność w jawnej rozprawie, ale ze względów pandemicznych proszę też wszystkich o zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa. Ja tam pojechałam jako obserwatorka z ramienia takiego forum, do którego należymy, Forum Unia-Rosja. I tam wcześniej byłam w Rosji obserwować sprawy i później, ponieważ po stronie europejskiej też są różne interesujące sprawy, to zostałam poproszona już w pandemii, kiedy ludzie się tak nie przemieszczali, więc z Rosji nikt tu nie mógł przyjechać, żeby obserwować tę sprawę tęczowej Maryjki. I ja tak trochę bez poczucia, że to się uda, napisałam, czy można obserwować i dostałam zgodę sądu i
to było naprawdę bardzo fajnie zrobione, bo sąd nie tylko pozwolił wejść publiczności, oczywiście tam wszystkie te sprawy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym były zapewnione, ale też sąd pozwolił na transmisję i wszystkie te rozprawy były od razu transmitowane live przez OKO.press, no co w ogóle było dosyć niesamowite, bo nie mam takich dobrych doświadczeń z innych rozpraw. W sądzie, który stoi dokładnie obok, jeżeli chodzi o budynek, w sądzie okręgowym, chciałam uczestniczyć w sprawie, do której złożyliśmy opinię przyjaciela sądu, no nie byliśmy stroną. Jasne. I chcieliśmy tam, żeby było 7 osób chyba na sali. I sędzia nie odpowiadała na nasz list, a w ostatniej chwili, właściwie na większość listów, bo tam było dużo rozpraw, większość zresztą odwołanych w dniu, w którym już byliśmy w drodze. I w ostatniej chwili dostawaliśmy odpowiedź nie sześć, a 5 osób na przykład. I takie arbitralne decyzje, od których już się nie odwołasz, czujesz się po prostu potraktowana z buta. I to jakby wszystkie te rzeczy w tym sądzie tak wyglądały. I to odwoływanie rozpraw, może to była taka sędzia, może to był taki nieudolny sekretariat, nie wiem, ale już na sam koniec, jak pojechałam na ogłoszenie wyroku i chciałam nagrywać to ogłoszenie wyroku, to sędzia się na to nie zgłosiła i powiedziała, że będzie można pobrać na ogłoszenie wyroku z akt, gdzie trzeba było zapłacić, gdzie dostałam płytę CD, którą nie wiem, gdzie mam sobie wsadzić w dzisiejszych czasach. I jeszcze panie w sekretariacie proponowały, że może za tydzień po nią przyjadę. Także jakby to była dla mnie taka różnica między tymi dwoma sądami, ale dla sprawiedliwości później, jak się zgłosiłam, żeby sprawę tęczowej Maryjki oglądać już, bo już później była apelacja, to wprawdzie nie dostałam zgody, ale dostałam odpowiedź, że już jest bardzo dużo osób i że oni po prostu nie mają miejsca. To jest dla mnie zrozumiałe. No bo jakby mogę sobie wyobrazić, że sprawa budzi ogromne zainteresowanie, że oni mają sali, która zapewni odpowiednie bezpieczeństwo. Wiem, że inni dostali. W przypadku tej sprawy związanej z zupełnie inną rzeczą, czyli tam chodziło o blokowanie na Facebooku przez prezydenta Ciechanowa, jednego z takich lokalnych dziennikarzy, więc ważna sprawa i my tam jakby no też przedstawialiśmy nasze argumenty. W tej sprawie publiczność w ogóle była jakaś zbędna najwyraźniej. No ale z drugiej strony mamy też świetne doświadczenia z sądu rejonowego Wola, Warszawa Wola, w którym mieliśmy wiele spraw, naszych spraw z Fundacją Lux Veritatis i tam sąd dołożył starań, żeby cała publiczność mogła obserwować. Obserwowaliśmy w salach osobnych, czyli nie byliśmy w jednej sali. Tam niestety problemy, jakby komunikacja z sądem była świetna. Natomiast no, jakość niestety tych transmisji do sal i to było fatalne, bo ten dźwięk się po prostu rozbijał o ściany i trzeba było tyle uwagi wkładać w to, żeby usłyszeć. No, to są takie praktyczne problemy, ale tak jak czytałam, że wy mówicie bardzo dużo na temat tego, że to ochroniarz jest decydującym i tak dalej, no to on jest decydujący, no bo może mnie wpuścić lub nie, ale de facto no, załatwiam to dużo wcześniej, to znaczy piszę do sądu i dla mnie kluczowe jest to, jak ten sąd reaguje na mój wniosek. Czy on mi odpowiada, czy mi nie odpowiada? Czy ta odpowiedź jest dla mnie jakoś zrozumiała, czy niezrozumiała? W każdym razie jakoś tak wyszło, że rzeczywiście sporo było tych doświadczeń z sądami powszechnymi, których na co dzień właściwie mamy znacznie mniej. Jasne. To, co Katarzyna opowiedziała, można by było jakoś tak podsumować, co jest również zgodne z naszymi doświadczeniami, że najtrudniejsza, jeżeli chodzi o tą zasadę jawności podczas pandemii i chwilę po pandemii w sądach, jest to, że w zasadzie arbitralność i niejednolitość tych zarządzeń sprawia, że zależy to, czy się wejdzie do sądu, czy się nie wejdzie do sądu, zależy od tego, na jakiego sędziego się trafi, na jaki sekretariat się trafi, już nie mówiąc o tym, że czasami można mieć zgodę przewodniczącego składu, ale zatrzymać się na bramce, ponieważ ochroniarz nie dostał odpowiedniej informacji, że dana osoba jest wpisana na listę publiczności. Taka sytuacja sprawia, że obywatele, którzy mają kontakt z sądem, po prostu tracą poczucie bezpieczeństwa i pewność tego, że jeżeli coś jest gwarantowane, to powinno to po prostu się wydarzyć. Więc te doświadczenia sieci obywatelskiej są bardzo cenne, bardzo ważne i pokazują też, że
dla organizacji pozarządowych, o których mówiłam wcześniej, czyli watchdogów, jest niezwykle istotne to, żeby zasada jawności postępowań była przestrzegana i żeby NGOsy, które angażują się w sprawy ważne dla obywateli, mogli uczestniczyć w rozprawach bez większego problemu, tak jak gwarantuje nam to konstytucja. Dziękuję Ci, Kasiu, że mogłyśmy porozmawiać. To jest zawsze wielka przyjemność. Mam nadzieję, że w przyszłości wszystkie obostrzenia zostaną zniesione i będziemy mogli normalnie uczestniczyć w postępowaniach sądowych. No ja też bardzo dziękuję i chciałam powiedzieć, że korzystam z materiałów Courtwatcha i że na przykład to, że zebraliście te wszystkie rozporządzenia dotyczące tego, jakie są dokładnie te zasady, czy tam zarządzenia prezesów sądów, tak. Jakie są zasady wejścia do sądu, jest bardzo cenne, bo jako użytkowniczka tych portali sądowych nigdy nie wiem, gdzie ta informacja jest, czy ta, którą znalazłam, to ona jeszcze jest to zarządzenie, aktualne, które obowiązuje, czy jest odwołane. Także, no i też bardzo wzmocniliście jakby te moje obserwacje, no bo to, że ja to obserwuję, to wynika z tego, że i w ogóle wiedziałam, że trzeba zapytać, czy mogę wejść, to wynika z pracy, którą wykonaliście, więc gratuluję, naprawdę świetna robota. Wielkie dzięki. Będziemy robić kolejny monitoring zarządzeń prezesów sądów, żeby zobaczyć, jak sytuacja się zmienia, więc na dole w opisie tego odcinka zobaczycie link do poprzednich monitoringów i do tego, który zrobimy niedługo. Jesteśmy na Mokotowie, idziemy w stronę biura sieci obywatelskiej. Lala, zacięłam się.